Od człowieka, który wysypywał zboże na tory, dotarł na szczyty władzy. Szef Związku Zawodowego, przewodniczący partii, wicemarszałek Sejmu, minister rolnictwa w dwóch rządach, w końcu wicepremier. Zawsze wzbudzał kontrowersje, w niekonwencjonalny sposób walczył o prawa rolników i osób najbiedniejszych, stojąc na czele Związku Zawodowego Samoobrona. Sukces zawdzięczał populistycznym hasłom, które wyniosły go na salony. Do Sejmu wszedł niemal z rolniczej barykady. Stanął na czele klubu parlamentarnego. Później, na zaledwie miesiąc, został wicemarszałkiem Sejmu. Pan Andrzej Leper w skład Rady Ministrów. W 2006 roku został ministrem rolnictwa koalicyjnego rządu Kazimierza Marcinkiewicza. Później też wicepremierem w gabinecie Jarosława Kaczyńskiego. Jeżeli będzie trzeba wrócić na barykady i pomóc w ten sposób polskim rolnikom, to do Brukseli jestem w stanie z rolnikami jechać i tam zablokować całą Brukselę. Będąc w Sejmie, wciąż stosował niekonwencjonalne środki walki o swoje postulaty. Sejmowe blokady, zrywanie obrad, blokowanie mównicy. Te protesty nie są tylko skierowane w obronie praw rolników do godnego życia w Polsce, ale wszystkich obywateli. Gdy Jarosław Kaczyński takie zachowanie nazwał warcholstwem, Leper odpowiedział słowami o chamstwie. Wtedy po raz pierwszy został odwołany ze stanowiska. Powołany na oba stanowiska został ponownie, niespełna miesiąc później, i znów zdymisjonowany w związku z akcją Centralnego Biura Antykorupcyjnego i tak zwaną aferą gruntową. Bohater tak zwanej seksafery, była działaczka Samoobrony, oskarżyła go o załatwianie pracy w zamian za seks. Skazany w pierwszej instancji, w drugiej sąd zwrócił sprawę do ponownego rozpatrzenia. W kolejnych wyborach Samoobrona nie dostała się już do Sejmu. Leper założył nową partię, był też kandydatem na senatora i prezydenta. Bez powodzenia, nie wykluczał, że wystartuje też w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Andrzej Leper miał 57 lat.